Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisza, to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. Chociaż nie było żadnego turnieju rangi ATP, to Polacy mierzyli się z Barbadosem w tym miejscu, o miejsce w barażu do grupy światowej pierwszej. Wygrali 4-0, dosyć pewnie, gładko i spodziewanie. Natomiast jest kilka ciekawych aspektów w tym meczu, o których można sobie porozmawiać, które warto zauważyć. Oprócz tego dwa turnieje pań w San Diego, 500, ta 500, którą wygrywała Iga w zeszłym roku, tym razem dla Barbory Krejcikowej, która tym samym wraca do najlepszej dziesiątki pań, a w Osace w Japonii pierwszy debiutancki tytuł Ashlyn Kruger, 19-latka, w świetnym stylu, bez straty seta, pokonuje Lin Zhu w finale i wygrywa swój pierwszy turniej rangi WTA. To taki, to co się działo w zasadzie w tym tygodniu, trochę spokojniejszym, jeżeli chodzi o takie turnieje, ale już zaczynamy z Guadalajarą, niestety, albo istety, niestety dla polskiego kibica, bo nie będziemy oglądać Igi Świątek, natomiast wydaje się to być mądra i przemyślana decyzja w kontekście wszystkich tych podróży, które Iga musiałaby, gdyby tam zdecydowała się grać, musiałaby odbyć z Guadalajary do Azji i z powrotem. Natomiast niezależnie od tego, bo to nie temat na ten tydzień, ale raczej na ten przyszły, zacznijmy od Polaków. Oni wygrali z Barbadosem. Po pierwsze, grał Hubert Hurkacz i to jest dobra informacja, dlatego że Hubert tym samym zagra na Olimpiadzie. To jest też warunek, to odpuszczenie meczu z Japończykami, kiedy przegraliśmy właśnie ten baraż w tym roku o wejście do grupy światowej. Pierwszej tam przegraliśmy gładko 0-4 i brakowało Huberta Hurkacza zdecydowanie. Polak był tym, który mógłby dać, no, być może jakiś ważny punkt zaczepienia w tym meczu. Nie zdecydował się grać w meczu z Japonią, no i to było dosyć trudne, dlatego że wiadomo, że gdyby tu jakaś kontuzja, gdyby coś wypadło, no to moglibyśmy Huberta na Olimpiadzie nie oglądać. To było z perspektywy polskiego kibica bardzo istotne. Na szczęście tu się pojawił, zagrał z Marszałem, zawodnikiem, który nie jest rozstawiony, który w profesjonalnym tenisie zagrał 2 mecze w kwalifikacjach do ITF-ów. Zupełnie nieznany zawodnik z Barbadosu i pewnie bez w zasadzie większego problemu 6-0 w pierwszym secie w 18 minut. Bardzo łatwo, bardzo gładko i w zasadzie bez większych komplikacji, ale w drugim secie to już dosyć nieoczekiwanie. Hubert wygrywał 4-1, wydawało się, że teraz to już minuty dzielą Polaka od dopisania pierwszego punktu przy reprezentacji Polski, a tutaj nieoczekiwanie zawodnik Barbadosu odrobił straty, wyszedł na 5-5, no ale później na całe szczęście Hubert przełamał w 2 setach, pewnie przed tiebreakiem jeszcze skończył tę rywalizację. Natomiast no to było dosyć ciekawe. Zawodnik, który z meczu z byłym zawodnikiem z najlepszej dziesiątki rankingu powinien, myślę, takie 2 sety 20-minutowe, to mogłoby być dosyć, zwłaszcza patrząc na to, jak Hurkacz serwuje, no to ten serwis raczej powinien go cały czas trzymać przy życiu. Tutaj niestety ten drugi set nie był najlepszy, ale w zasadzie to nie ma większego znaczenia. Wygrał, dopisał punkty dla reprezentacji Polski i w zasadzie więcej już nie zagrał w singlu. Zagrał Olaf Pieczkowski z Darianem Kingiem i to jest zawodnik najlepszy, zdecydowanie zawodnik Barbadosu, singlista. Zawodnik, który grał przed chwilą, w zasadzie niedawno, wygrał w kwalifikacjach do Winston-Salem, grał w głównej drabince, przegrał z Mohem, grał w Challengerach, no, regularnie, niedawno wygrywał 2 ITF-y, w rankingu też jest wyżej niż Olaf Pieczkowski i zdecydowanie był też faworytem tego pojedynku. Pierwszy set zdecydowanie to wskazywał, 6-1 dla Kinga, a później, najpierw w tiebreaku, później w trzecim secie szybciej skończył tę rywalizację Pieczkowski i to jest takie ciekawe, ważne zwycięstwo Polaka. Ważne, że młody reprezentant Polski dał radę odwrócić losy meczu, wygrać się z Kingiem i dopisać naprawdę cenne zwycięstwo, nie tylko w kwestii rywalizacji z reprezentacją Barbadosu, bo nawet przy tej porażce raczej to nie miałoby wielkiego wpływu na końcowy rezultat, na zwycięzcę, natomiast wydaje mi się, że taki też ważne wyjście 2-0, w zasadzie już zapewnienie sobie zwycięstwa
Więc ogromne gratulacje dla Olafa Pierzchowskiego. Tym samym, przez to, że ta rywalizacja skończyła się wcześniej, na kort mógł wyjść Tomek Berkieta, właśnie z Marszalem, którym wcześniej mierzył się Hubert Hurkacz. Mógł wyjść dlatego, że po prostu już ta rywalizacja była rozstrzygnięta. Przy wyniku 3-0 wchodził na kort Tomek Berkieta, tym samym debiutował dla barwach reprezentacji Polski. Młody, jeden z najbardziej, chyba najbardziej obiecujący polski junior. Potężne naprawdę uderzenia Tomka Berkiety to coś, co robi różnicę zdecydowanie na poziomie juniorskim, ale na poziomie seniorskim też może siać zniszczenie. Wiemy, że przed nim jeszcze naprawdę też, tak jak z Carlosem Alcarazem, który wchodził w młodym wieku, wiemy, jaką on dysponował już wtedy siłą, ale w porównaniu do tego, jak to wygląda teraz, jest ogromna różnica. Oczywiście między Tomkiem Berkietą a Carlosem Alcarazem jest wiele różnic i raczej to nie są symptomatyczni zawodnicy, to nie będzie. Chociaż oczywiście tego jak najbardziej Tomkowi życzę. Prawdopodobnie przyszłość Tomka Berkiety będzie nieco inna niż Carlosa Alcaraza, ale ten styl, potężny serwis, naprawdę potężne uderzenie, jest moc i za to trzeba obserwować. Jeżeli będzie potrafił Tomek Berkieta wejść też na taką ponad tę siłę, wejść jeszcze na regularność, na systematyczność w tych uderzeniach, to też wydaje mi się po prostu powinno przyjść z czasem. Jeżeli tak będzie, to naprawdę może być bardzo ciekawy nowy zawodnik. Potrzebujemy nowych singlistów, potrzebujemy młodych tenisistów, którzy będą przebijać się przez challengery, przez ITF-y, ale grać właśnie w turniejach rangi ATP, bo jeżeli o paniach możemy mówić o Magdalenach, o Magdzie Winnet, o Magdalenie Frey, oczywiście o Idze. Tutaj niestety przy dyskwalifikacji Kamila Majszczaka nie ma niestety żadnego Polaka, który w tych turniejach, nawet 250-tkach, gdzieś w kwalifikacjach, nie ma szans się zaczepić. Teraz przecież na US Open nawet nie mieliśmy zawodnika, który brał udział w kwalifikacjach do tego turnieju. Także niestety, niestety, bo szkoda tego, że był Kacper Żuk, który zapowiadał się na lepszego tenisistę niż jest teraz. Daniel Michalski też jakby pewien przestój. Miejmy nadzieję, że tacy młodzi zawodnicy, chociażby właśnie jak Tomek Berkieta czy Olaf Pierzchowski, przebiją się, że ten sufit mają wyżej niż ci dwaj wcześniej wspomniani Polacy. Tutaj na całe szczęście z Barbadosem pewne 4-0 bez większego problemu. Bardzo dobry występ Polaków. Przede wszystkim, tak jak mówię, Olaf Pierzchowski, Tomek Berkieta, który też wygrał 2-0, dosyć pewnie, dosyć po prostu też bez, nie było to 6-0, tam 6-3, 6-4, natomiast z pełną kontrolą i za to trzeba ogromnie Tomkowi pogratulować, też pogratulować debiutu w barwach narodowych. A jeżeli chodzi o panie, to tam największy turniej, San Diego, 500. Tak jak mu wcześniej wspomniałem, turniej, który wcześniej, rok temu, padł łupem Igi Świątek. Tutaj Iga nie brała oczywiście udziału w tym turnieju. Była zgłoszona do Guadalajary, z której się też, jak wcześniej wspomniałem, się wycofała. Z jedynką rozstawiona była Ons Jabeur, która odpadła już w pierwszym swoim meczu, 2-0. Bardzo słaby mecz Tunezyjki. W drugim, na miejscu drugim, Karen Garcia, która też odpadła, na miejscu trzecim Maria Sakkari, która zakończyła swój udział na ćwierćfinale. I w zasadzie z czwórką była właśnie Barbora Krejcikowa. Ona do tego finału doszła też, pokonując w 3 setach Daniel Collins, gdzie przegrywała. Przegrała 1. seta, w drugim też miała stratę przełamania, ale też odrobiła szybko, bo tam od razu na 1-0 wyszła Daniel Collins. Odrobiła od razu stratę Krejcikowa. W trzecim gamie miała szansę na breakpointy. Od tego momentu, jakby to był taki punkt zwrotny, dała radę Krejcikowa, wygrała drugiego seta, w trzecim pewnie 6-2 bez wielkich szans i do finału grała, w finale grała z Sofią Kenin. To było ciekawe widowisko. Sofia Kenin, która wraca jakby falami. Ona ma taki czasami turniej, gdzie tak jak potrafi pokonać chociażby właśnie Arynę Sabalenkę albo inne świetne zawodniczki, potrafi zagrać świetny turniej czy świetny mecz, ale nie potrafi tego przełożyć na kilka dobrych meczów z rzędu. To niestety w tenisie bardzo za takie coś trzeba płacić słoną cenę. Niestety trudno gra się, kiedy nie jest się regularnym. Tak jest właśnie w przypadku Sofii Kenin, ale ten turniej należał do tych jednych z lepszych turniejów. Awansowała do finału,
Tam też urwała seta Krejcikowa, nie na 1-0, co prawda, ale na 1-1. W trzecim secie lepsza okazała się Krejcikowa i ona ten turniej wygrywa. Tym samym wchodzi do pierwszej dziesiątki, wraca do tej dziesiątki, najlepszej dziesiątki pań. W tym turnieju oglądaliśmy też Magdę Linet. Ona grała z Martą Kostiuk w pierwszej rundzie i to no niestety nie była faworytką, to jasne. Natomiast w drugim secie prowadziła 6-5, miała przewagę, potrafiła przełamywać rywalkę, ale niestety w najważniejszym momencie znowu czegoś zabrakło, znowu zabrakło jakiegoś domknięcia. Domknięcia seta na 7-5, później szybko stracone punkty w tiebreaku, jakaś pogoń, ale nie do końca udana. I znowu pierwszy mecz Magdy to już ta pierwsza przeszkoda nieprzeskoczona. Niestety przegrywa Magda Linet w dwóch setach. Pierwszy to już nawet nie mówię, tam przejdzie do dwóch, dosyć pewnie gładko wygrała Ukrainka. Niestety, mówię niestety, bo znowu gdzieś ten na US Open pierwsze zwycięstwo w pierwszej rundzie. Wydawało się, że może to będzie taki dobry punkt zwrotny meczu z Brady. Znowu nie najlepiej. Nie dało się przełożyć tego na kilka dobrych meczów z rzędu. Tutaj też jakieś w obrębie tego meczu jest jakiś zryw, przełamanie, jest szansa. Gdzieś cały czas brakuje tej kropki nad i, czy to w meczu, czy to w turnieju, czy to właśnie turniej w turniej, ale tego to już dawno nie widzieliśmy, takiego turnieju Magdy, która naprawdę pokazałaby to, co pokazywało na Australian Open. Patrząc na to, co się działo później, to ten Australian Open wydaje się wręcz takim wypadkiem przy pracy. Oczywiście no, nie można też podważyć niczego, co zrobiła w Australii Linet, bo grała fantastycznie, nawet w tym przegranym półfinale grała świetnie z Ariną Sabalenką, ale później niestety równia pochyła i Linet jest teraz zawodniczką na pewno nie z trzeciej dziesiątki rankingu. To pokazała chociażby w meczu z Martą Kostiuk, która zresztą już w następnej rundzie też dosyć szybko i gładko odpadła. I tak to wyglądał ten turniej w San Diego. Obrończyni tytułu nie zagrała, wygrała Barbora Krejcikowa, czwarta zawodniczka, czwarta rozstawiona zawodniczka. I bardzo solidny turniej Czeszki, 500 punktów do jej nazwiska dopisane, a 250 punktów pierwsze w życiu dopisała sobie Ashlyn Kruger, zawodniczka ze Stanów, potężne warunki fizyczne, 1,85 m, fantastyczny serwis, no i to na tych szybkich kortach w Osace zdało egzamin. Oczywiście to 250, tutaj najwyżej rozstawioną zawodniczką była Lin Zhu, ale to zawodniczka, która chociażby w tym roku i też już turniej rangi WTA wygrywała, potrafiła grać naprawdę niezłe mecze. Tutaj nie była w stanie nawet doprowadzić do breakpointa w finale. Zagrała naprawdę świetnie, 7 asów serwisowych i w ogóle, jeżeli patrząc w pierwszym meczu, w ogóle chyba 11, o ile się nie mylę. Generalnie bardzo mało breakpointów, bardzo mało przełamań przeciwko Ashlyn Kruger w tym turnieju, bez straty seta. Świetny, naprawdę świetny turniej, a w finale też trzeba pochwalić ten mental, no bo przy 6-5, miała 6-5 Lin Zhu, mogła zakończyć tego seta, doprowadzić do trzeciej partii, tam mogłoby się dziać różnie, ale odrobiła też straty Ashlyn Kruger i wygrała to w dwóch partiach. Świetny turniej 19-latki, rocznik 2004. Coraz właściwie te roczniki wydają się być naprawdę niesamowicie no młode. To jest rocznik Coco Gauff. Tutaj zawodniczka, która też jeszcze niedawno w zasadzie trudno się na nią patrzeć, że liczy się w jakichś rozgrywkach WTA. Ona była daleko za pierwszą setką, chyba 120 bodajże przed tym turniejem. 11 dopiero jej turniej w tym cyklu rozgrywany. A tutaj bardzo solidne, naprawdę pokazanie nie tylko tego świetnego serwisu, bo to oczywiście ogromna zaleta, też tak jak już mówiłem, no 1,85 m to też bardzo spore warunki fizyczne, to też pomaga zdecydowanie w polu serwisowym, ale oprócz tego też ten mental, który pozwala chociażby w takich momentach jak ten tiebreak z Lin Zhu wrócić, potrafić, że to, że potrafi też przełamać się, zrobić mini breaka, odrobić straty, no nie wystraszyć się też stawki największego sukcesu w karierze, to też może być ciekawa zawodniczka, a przede wszystkim bardzo niewygodna. No, taka zawodniczka od razu się rzuca w oczy, jak myślimy o rywalkach dla Igi Świątek, to jak myślimy o Rybakinie przede wszystkim, ale też Arenie Sabalence. No, jest sąd zawodniczki, które
idę świątek nie leżą przez swój styl. Ashton Kroger być może też ten styl podzieli. Czy wejdzie do światowej dziesiątki, dwudziestki za kilka lat, może nawet nie za kilka, a za dosłownie niedługo. Nie wydaje mi się, że to jest aż ten kaliber zawodniczki, natomiast myślę, że mogą być takie turnieje, w których będzie bardzo groźne. Przy szybkich kortach, kiedy ten serwis będzie siedział, wiemy, że kobiety też czasami, turnieje pań tym się charakteryzują, że czasami mają problem zawodniczki z utrzymaniem swojego podania. A taki serwis, taka broń, która może trzymać przy życiu, nawet kiedy tenisowo nie do końca idzie, no to to może być naprawdę ogromna, ogromna broń i takie działo, które myślę, że w niejednym turnieju może namieszać, jeżeli chodzi o turniej w Osace, no sprawił to, że Ashton wygrała wszystkie mecze 2-0. Parę razy, nie więcej niż dwa razy w ciągu meczu straciła podanie, ale były takie mecze jak właśnie ten w finale, gdzie nie straciła go ani razu. Niespotykana rzecz, ponad 80% wygranych piłek po pierwszym serwisie. Robi to naprawdę wrażenie. I zobaczymy, jak dalej będzie wyglądał rozwój Amerykanki, jak będzie radziła sobie spotkanie właśnie z lepiej returnującymi zawodniczkami, z jeszcze lepszymi. Ale wydaje się, że może być naprawdę groźna. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to by było na tyle. Ruszamy z tysięcznikiem w Guadalajarze, ale tam niestety, albo istety w perspektywie zdrowia tych zawodniczek, bardzo dużo czołowych tenisistek wycofało się z turnieju, zrezygnowało z powodu właśnie odległości, z powodu też tego, w jaki sposób, beznadziejny sposób ten kalendarz jest stworzony. Niestety nie mamy na to żadnego wpływu. Iga Świątek nie będzie tu grała i być może bardzo, bardzo dobrze zobaczymy, jak poradzi sobie być może właśnie bardziej odpoczęta, odprężona, zregenerowana. Trzymamy kciuki, ale trzymamy kciuki też przede wszystkim właśnie za zdrowie, żeby tam ani w perspektywie tego turnieju nic złego nie działo się z zawodniczkami. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!